panika jest niesamowitym procesem społecznym. Tego makaronu z mięsa jest tylko Ulegając panice, pogłębiamy wielokrotnie straty, które się pojawiły. Masowe zakupy to pierwszy objaw społecznych lęków związanych z pandemią. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat Polska znalazła się w stanie alarmu, który zapewne będzie miał swoje skutki i społeczne, i gospodarcze. W tej sytuacji jednak warto nauczyć się odróżniać ostrożność od paniki i prawdziwe wiadomości od tak zwanych fake newsów, wprowadzających nas w błąd i budzących większy strach. Używka to jest doskonała, bo bazuje na naszym strachu, na lęku o nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo i pojawia się całe mnóstwo ludzi, którzy ten strach chcą wykorzystać. A po co właściwie? Powodów może być kilka. Ten podstawowy to jest finansowy. Oferujemy różne usługi, które mogą pomóc w zwalczaniu tego strachu, czy zwalczaniu choroby, rzekomym zwalczaniu choroby czy wirusa. Do tego taki finansowy w tym sensie, że ściągamy ludzi na swoje strony internetowe. Im więcej ludzi wchodzi na stronę internetową, tym więcej zarabiamy. Teraz jest centrum naszego spotkania, słuchajcie. Nie spotkałem ani jednej wypowiedzi, ani jednego specjalisty wirusologa i immunologa, ani jednego specjalisty lekarza, nikogo. Nie spotkałem się, jak to leczyć w szpitalu. No, ja mogę tylko powiedzieć. Ale w szpitalu nic nie zrobią, pozwolą dziecku umrzeć, byle umarło zgodnie z ich procedurami. A jak można leczyć? I o tym chciałem was poinformować, drodzy lekarze. Wielu z państwa przesyła nam wiadomości o działalności człowieka, który cynicznie wykorzystując sytuację, namawia do zakupu swoich produktów, rzekomo leczących wszystko. Również chorobę wywołaną koronawirusem. Przed takimi i podobnymi oszustwami ostrzega na swoich stronach Rzecznik Praw Pacjenta. Te metody nie działają. Najbrzydsze wyrazy mi się na usta cisną, kiedy słyszę o panu Jerzy. Jest to szkodliwy maniak, który wciska ludziom normalnie ciemnotę, no przecież mówi głupoty, w które niestety niektórzy wierzą. Bez jakiegokolwiek poparcia naukowego, bez jakiegokolwiek poparcia nawet prawdopodobieństwem. Nie zadaje sobie żadnego trudu, żeby uprawdopodobnić. Wyjaśnijmy może, dlaczego witamina C nie wyleczy choroby spowodowanej przez koronawirusa. No nie ma takiego działania. Pojawiły się również propozycje leczenia choroby wywołanej przez koronawirusa wlewami z perchydrolu. Proszę jasno i wyraźnie powiedzieć, czym jest perchydrol? Perchydrol jest stężoną wodą utlenioną. Czy stężona woda utleniona może wyleczyć ciężkie zapalenie płuc? Bez względu na to, gdzie jest podane i jaką drogą, to nie może. Perchydrol w dużym stężeniu jest środkiem żrącym, więc to się może skończyć źle. To właśnie tego rodzaju znachorzy oraz przeciwnicy szczepień lubują się w tej chwili w rozsyłaniu fałszywych wiadomości. Na przykład takich, że chorobę COVID-19 wywołaną koronawirusem można leczyć witaminą C. To nie jest prawda. W ostatniej chwili zarząd Szanghaju oficjalnie zaleca w przypadku zakażenia wirusem, koronawirusem, stosowanie zlewów witaminy C. Jest ten podstawowy element związany z teoriami spiskowymi, czy właśnie tworzeniem nieprawdziwych informacji, czyli że ktoś coś przed wami chce ukryć. Czyli my wiemy, jaka jest prawda, ale przed wami to ukrywają. Tutaj mamy jakiś link po pierwsze do jakiejś strony. Przede wszystkim sprawdzamy, co to jest za strona. Na Facebooku na przykład mamy tutaj też taką opcję, że jeśli klikniemy tu w literkę i, powinniśmy się dowiedzieć, co to jest za strona, ale tutaj się nie dowiemy. Nie jest to najwyraźniej jakaś zweryfikowana, uznana strona, bo byśmy tu mieli informacje. Wpisaliśmy Shanghai Government Vitamin C, czyli Shanghai Rząd Witamina C. Gdyby to była informacja, która wyszła z tego oficjalna, rządu, tak. Oficjalna, obstawiam, że mielibyśmy tu na pierwszej stronie wyniki ze strony tego rządu, mielibyśmy wyniki z mediów uznanych, mielibyśmy z medycznych różnych instytucji. Tymczasem wszystkie linki, które sprawdziliśmy, prowadzą do jednej i tej samej strony dotyczącej medycyny alternatywnej. To właśnie przed takimi metodami ostrzega Rzecznik Praw Pacjenta.